bliżej siebie i mocno trzymając za biodra, podniósł do góry. Twój szept. Nie śpisz jeszcze? Oj, ciężki dzień. Zaśniesz. Okej. A mam takie fajne, lubisz romantyczne powieści. O, widzisz, to mam coś romantycznego dla ciebie, barwnego. I fantazji. Tak. Opowiadanie, które napisała Mistika, jest barwne w wyobraźnie. Także zamknij oczka i wsłuchaj się. Szeptem na twoje łóżko. Tak. I spróbuj sobie wyobrazić to, co czytam. Dobrze. To czytam teraz. Zamknij oczka. Nosi nazwę Słoneczne Kwiaty Miłości. Przed sobą zobaczył dziewczynę w słomkowym kapeluszu, o włosach brąz i miedzianych refleksach, odbijające w sobie światło zachodzącego słońca. Szła radośnie w niebieskiej, lekkiej sukience, która ledwo zasłaniała jej kolana. Wyłoniła się spośród setek słoneczników rosnących niedaleko rzeczki, przy której się zatrzymała. Ona taka mała, wiotka, gubiła się wśród wielkich, żółtych kwiatów. Musiała każdy dotknąć, jakby chciała się przywitać z nimi wszystkimi. Duży uśmiech, biegi od słońca, falujące kaskadami długie włosy i ta iskra radości. To wszystko tak bardzo rozczuliło chłopaka, że chciał jak najszybciej podbiec do dziewczyny, wziąć ją na ręce i ukraść światu, mieć ją tylko dla siebie. Przemknęło mu przez myśl, jednak to ona zrobiła pierwszy krok. Powoli podeszła do chłopaka.
ściskając jego dłoń i spoglądając zaskoczone oczy, szepnęła. Wiedział, że jest już jej, cała dla niej, była jego światem, jego promyczkiem, chciał, by była szczęśliwa z nim lub bez niego. Słowa przepowiedni dudniły mu w głowie od dłuższego już czasu. Lecz staruszka wlała w jego serce nadzieję. Nadzieją była ona, Eloisa. Czuł, jak jego serce napełnia błogi spokój, wymieszany z lekkim uniesieniem. Chwycił mocniej rękę dziewczyny, przyciągnął bliżej siebie. Mocno trzymając za biodra, podniósł do góry. Zaśmiała się głośno i jeszcze bardziej radośnie. Złomkowy kapelusz spadł z jej głowy, odsłaniając burzę gęstych loków. Oblotła szyję chłopaka swoimi rękoma, patrząc intensywnie w jego oczy. Dwa serca, jedno przy drugim, oba drżące, marzące, lecz każdy z nich z tajemnicą. Chłopak chciał natychmiast spełnić jedno ze swych pragnień. Trzymanie Eloisy w swoich ramionach. Dla niego to było za dużo. Stracił cierpliwość i mocno pocałował Eloisę. Odwzajemniła jego pocałunek łapczywie. Oboje tego właśnie chcieli. Zastygli w pocałunku, wirując wśród słoneczników, tak jak ich uczucia. Jak podobało ci się? Super. Ale widzę, że mrużysz oczka. Cię troszkę znużyło. Tak, widzę. I dobrze. Możesz